dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj 28 października, a Boże Słowo, które ma nas prowadzić, które ma nam towarzyszyć w ciągu dzisiejszego dnia, to fragment z Księgi 5 Księgi Mojżeszowej z 31 rozdziału i z listu apostoła Pawła do Rzymian z 2 rozdziału. Synowie zaś, którzy zakonu jeszcze nie znają, niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni Pana, Boga waszego po wszystkie dni waszego życia na ziemi. Chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Chciałbym wierzyć, że nie jest to prawdą, ale ostatnio usłyszałem, iż najłatwiej jest zrobić karierę w byciu dobrym człowiekiem. Konkurencja jest mała, zatem i szansa duża. Tylko czy bycie dobrym człowiekiem nie powinno być dla nas czymś naturalnym? I co to tak naprawdę znaczy być dobrym człowiekiem? Na to drugie pytanie odpowiedział już Jezus, kiedy nakazał, byśmy miłowali innych, tak jak siebie samych. Apostoł Paweł do Rzymian napisał, by ci czynili dobro wszystkim ludziom, bez wyjątku. Bóg bowiem nie ma względu na osobę. Kiedyś przeczytałem namalowany farbą na ścianie napis, który brzmiał: każdy inny, wszyscy równi. Różnimy się od siebie. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Mamy różne doświadczenia, różne przeżycia. Jesteśmy w różnych miejscach, na różnych etapach naszego życia. I jest naprawdę wiele czynników, które wpływają na to, że jesteśmy od siebie różni. Te różnice jednak nie powinny wpływać na nasz stosunek do drugiej osoby. One powinny raczej nas ubogacać, powinny wskazywać, że mimo wszystko, mimo tych różnic, przynależymy do jednej wielkiej Bożej rodziny, bo wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi, Bożymi stworzeniami. A to myślę, że może mieć proste przełożenie na to, że to bycie dobrym jest po prostu w nas. To jest ten Boży pierwiastek, który mamy w sobie, który może poprzez wiele różnych sytuacji gdzieś schowaliśmy głęboko na dnie, ale który możemy wyciągnąć, który może mieć wpływ na to, że te różnice, które są między nami, nie będą miały wpływu na to, jak odnosimy się do drugiej osoby. Bo co prawda nie jesteśmy w stanie zrozumieć drugiego człowieka. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć jego zachowania. Ale możemy dać tej drugiej osobie akceptację. Akceptację nie zachowania, które może być ciężkie, które może być nieakceptowalne według tych norm społecznych, w których żyjemy. Ale możemy dać akceptację osoby. To nieraz znaczy naprawdę bardzo wiele. Bóg bowiem nie ma względu na osobę, stanowisko, metrykę, ale ma wzgląd na to, czy ktoś postępuje sprawiedliwie. Bo Bóg nie zwraca uwagi na przynależność wyznaniową, religijną. On chce, żebyśmy wypełniali Jego wolę. Moglibyśmy powiedzieć niewiele. Jest możliwość, że to spełnimy. Wydaje mi się jednak, że to równe traktowanie wszystkich ludzi, czynienie dobrze innym ludziom, może mimo wszystko nastręczyć i nastręcza nam wiele problemów. Ale nie powinniśmy też rezygnować w dążeniu do wypełnienia w pełni Bożej woli, do tego, by czynić dobrze wszystkim ludziom. A Bóg poprzez swojego Syna pokazał nam, że jest to możliwe, że nie ma rzeczy niemożliwych, że tak jak Jezus nie cofnął się przed tą
ostateczną rzeczą przed śmiercią na krzyżu, tak i my możemy spróbować chociaż dać zrozumienie, spróbować dać dobry uczynek, jakiś drobny gest, może nawet nieraz tylko uśmiech, co już będzie odebrane za coś dobrego. I możemy to uczynić bez względu na osobę. Trudne, owszem, ale możliwe. Nie rezygnujmy z tego.